To jest bardzo trudne pytanie i nie jestem pewna, czy umiem na nie odpowiedzieć, bo mogę mówić tylko o swoim własnym doświadczeniu. Oczywiście mam, no, jako szefa, ale też jako pracownika radia. Wcześniej pracowałam w innych stacjach radiowych. Myśląc o moim własnym doświadczeniu, uważam, że jedną z najważniejszych cech, jaką powinien posiadać szef radia, powinna być umiejętność pracy zespołowej i takie dobre wyczucie ludzi. To znaczy, trzeba się znać na ludziach. Bardzo często nie ma właściwie żadnej obiektywnej możliwości przed zatrudnieniem kogoś, żeby zweryfikować jego przydatność jako dziennikarza, czy też jako członka zespołu. Bo to, że ktoś ma dobry głos, dobrą dykcję i jakieś doświadczenie dziennikarskie, na przykład w innych mediach, wcale nie znaczy, że może być dobrym członkiem zespołu, że będzie też potrafił pracować zespołowo, współpracować z innymi ludźmi. Radio, tak jak i telewizja, to są media, których najważniejsza jest praca zespołowa. Pojedynczy człowiek, nawet jeżeli nam się wydaje, jeżeli słuchamy radia, że to jedna osoba robi program i tylko ona jest w tym wszystkim ważna, to nieprawda. Na taką jedną osobę, która jest na antenie, tak naprawdę pracuje kilka osób i to one powodują, sprawiają, że ten program jest albo dobry, albo zły, mądry, albo głupi i tak dalej. Więc ta umiejętność pracy zespołowej jest bardzo ważna dla szefa zespołu, ale też umiejętność znajomość ludzi, tak? Umiejętność wyczuwania ludzi, czy oni się będą do takiej pracy zespołowej nadawać. To jest pierwsza rzecz. Trzeba też słuchać. Nie da się zrobić radia jednoosobowo, tak jak powiedziałam. Trzeba umieć rozmawiać ze swoim zespołem i słuchać jego propozycji, umieć się przyznać do błędu, ale też trzeba być zdecydowanym. Jeżeli się wie na pewno na 100%, że się ma rację, to trzeba po pierwsze umieć innych przekonać do tej racji, żeby chcieli te decyzje wykonywać tak, żeby uwierzyli, że one są słuszne, ważne i że przyniosą nam tylko pożytek. No, w związku z tym trzeba mieć taką umiejętność, taki dar przekonywania. Nie wolno odstępować od swojego zdania, jeżeli się na 100% wie, że ono jest słuszne i że też tak na pewno będzie dobrze. Trzeba mieć intuicję. Ja bardzo wierzę w intuicję i myślę, że ona jest niezwykle pomocna. Intuicja jako pewien zbiór doświadczeń, wiedzy, inteligencji, niekoniecznie zawsze dający się uzasadnić jakimiś racjonalnymi uzasadnieniami, ale jednak bardzo często ta intuicja bardzo słusznie podpowiada, co należy zrobić.